Pytanie pani Hanny. Rodzice zostawili siostrze i mnie mieszkanie 114 m2, w którym obecnie mieszka siostra z córką. Siostra odwleka decyzję, co dalej z mieszkaniem. Jakie jest najlepsze dla mnie rozwiązanie? Siostra nie jest w stanie je spłacić, ale też nie chce mieszkania sprzedać. Jak można to rozwiązać? Pani Hanno, często notariusz nazywany jest sędzią pokoju. Co oznacza, że jeżeli mamy spór w rodzinie, nie mamy podjętych decyzji, takiej sprawy u notariusza załatwić nie można. Trzeba najpierw uzgodnić, jaką mamy wolę, jak chcielibyśmy postąpić, dopiero potem można przyjść do notariusza. Może jednak warto porozmawiać z siostrą. W tej sytuacji możliwe są trzy rozwiązania. Pierwszym to jest podział lokalu. Mieszkanie jest dość duże, ma 114 m2. Może istnieje do, ewentualność dokonania podziału tego mieszkania, tak żeby teraz pani miała swój lokal, siostra swój lokal. Jeżeli okaże się to niemożliwe, no to wówczas można dokonać działu spadku dotyczącego tego mieszkania, w wyniku którego pani siostrę spłaci albo siostra spłaci panią. Jeżeli faktycznie sytuacja byłaby na tyle patowa, że żadna z pań nie dysponowałaby taką sumą, żeby spłacić tak dużego mieszkania, e, można rozważyć sprzedaż tego mieszkania i wtedy siostra kupiłaby mniejsze mieszkanie pani również i w ten sposób podział by był dokonany. Zachęcam jednak do odwiedzenia notariusza, sprawdzi dokumenty, oceni, które z tych trzech rozwiązań byłoby możliwe. Jeżeli by panie się jednak nie porozumiały, no to wówczas zostaje już tylko droga sądowa. Pani Barbara, wraz z mężem jesteśmy właścicielami budynku mieszkalnego i działki około 1200 m2. Mam dwóch synów. Jeden syn od ponad pięciu lat w ogóle nie utrzymuje z nami kontaktów, mimo że przez wiele lat pomagaliśmy finansowo jemu i jego obecnej sześciosobowej rodzinie. Nawet wnuki widujemy sporadycznie. Drugi syn to przeciwieństwo ukończył studia, kupił mieszkanie, radzi sobie właściwie bez naszej pomocy, to właśnie jemu chcielibyśmy przekazać posiadaną nieruchomość bez możliwości wypłaty zachowku dla pierwszego syna, ale z możliwością opieki, zamieszkiwania w tym domu, tak długo, jak długo będziemy samodzielni. Jak najlepiej to zrobić? Już z zadanego pytania widać, że zachodzą tutaj przesłanki do wydziedziczenia syna, który od ponad pięciu lat nie utrzymuje żadnych kontaktów z rodziną. Wydziedziczenie powoduje, że i nie będzie on dziedziczył, i nie będzie uprawniony do zachowku, ale jednak w pytaniu widać też, że ma on sześcioosobową rodzinę, więc może niektóre jego dzieci są jeszcze małoletnie. W tym wypadku wydziedziczenie starszego syna spowoduje, że uprawnionymi do zachowku <coughs> będą jego dzieci. Może to pani problemu wtedy nie rozwiązać. Natomiast też skoro pani tutaj yy, yy, jakby decyzją, też celem jest to, żeby syn młodszy, yy, który będzie właścicielem mieszkania opiekował się z panią, opiekował się panią mógł w tym lokalu zamieszkiwać, dobrym rozwiązaniem może być tutaj umowa o dożywocie. W ramach tej umowy. Notariusz może też ustanowić służebność na rzecz pani, co zapewni pani też mieszkanie w tym y, pani lokalu jak dotychczas. Także proszę też podejść do notariusza, który z tych dwóch rozwiązań uzna tutaj za najbardziej adekwatne do pani sytuacji. W mojej ocenie ta umowa o dożywocie rozwiąże pani problemy. Małgorzata. Y, mieszkam w domu jednorodzinnym z mężem i dwójką dzieci od ponad 30 lat. W tym czasie robiłam remonty, inwestowałam w niezbędne naprawy. Po śmierci taty, mama nadal żyje, okazało się, że w księdze wieczystej wpisani są ludzie, od których tata kupił działkę, a nie rodzice. Jest jedynie umowa kupna-sprzedaży spisana przez tatę. Co teraz mogę z tym zrobić? Ponieważ ponad 30 lat już mieszkali rodzice, teraz mieszka pani, nastąpiło tak zwane zasiedzenie nieruchomości. Także polecam tutaj Pani, żeby na drodze sądowej uzyskać zasiedzenie i wtedy na podstawie tego postanowienia będzie Pani w księdze wieczystej wpisana. Ewa. Mam dwóch synów, starszy mieszka w Kanadzie ponad 30 lat, młodszy w kamienicy, której jestem właścicielką w 100%. Mam spisany notarialnie testament, w którym jako spadkobiercę wyznaczyłam młodszego syna. W tej sytuacji starszy syn ma prawo do zachowku. Jakie działania mogę podjąć, żeby pozbawić go zachowku? Kiedyś yy, kieruję się troską o brak możliwości sprzedaży mieszkań przez pierworodnego i w końcu doprowadzenie do utworzenia wspólnoty mieszkaniowej w kamienicy, która ma 13 mieszkań. Testament jest spisany, więc tutaj już nie musi się pani niepokoić o to, że z chwilą pani śmierci. Nie będzie właścicielem tylko i wyłącznie ten syn, którego pani wskazała w testamencie. Także gdyby doszło do sprzedaży mieszkań, wówczas tylko ten syn będzie stroną umowy sprzedaży. Ta kwestia już jest zabezpieczona poprzez spisanie testamentu notarialnego. Natomiast kwestia zachowku jest kwestią odrębną, synowi pominiętemu w testamencie taki, takie uprawnienie przysługuje. Natomiast może Pani porozmawiać z synem, jakie są decyzje w rodzinie. Jest możliwość, że zrzeknie on się dziedziczenia, można dziedziczenia albo nawet też samego tylko zachowku, można wykorzystać tę instytucję w tej sprawie. Pani Alicja proszę o informację. Jeżeli posiadam pełnomocnictwo na dokonanie czynności w imieniu małoletniego. A konkretnie zrzeczenie się spadku w imieniu dzieci mojego brata, a 15 listopada tego roku nie będzie potrzebna zgoda sądu, sprawa nadal jest rozpatrywana przez sąd właściwy, który ma wydać zgodę. To czy mogę już po tym terminie, bez zgody sądu, dokonać takiej czynności u notariusza? A sprawa w sądzie jest od 3 marca 2022 roku. Faktycznie. 15 listopada weszła taka możliwość odrzucenia spadku bez zgody sądu, ale muszą zostać spełnione określone przesłanki. Pierwszą z nich, najważniejszą jest to, że małoletni powołani są do dziedziczenia wskutek tego, że rodzice, któryś z rodziców spadek odrzucił. Pani tutaj pisze o bracie, więc prawdopodobnie to brat pani spadek odrzucił, i wtedy jest kwestia zrzeczenia się dziedziczenia, czy odrzucenia spadku przez jego dzieci. Notar proszę udać się do notariusza, żeby zbadał, czy te przesłanki w tej sytuacji pani zachodzą, czy faktycznie dziecko zostało powołane do dziedziczenia wskutek odrzucenia przez rodziców. Potrzebujemy też do tej czynności zgody obojga rodziców posiadających pełną władzę rodzicielską, czyli nie tylko brata, ale także ewentualnie jego żony, a matki, dziecka. I bardzo ważną też przesłanką jest to, że spadek też powinni odrzucić inne, in, powinno być in pozostałe rodzeństwo dziecka, jeżeli jest małoletnie czy pełnoletnie, to musi być pełen tutaj zamknięty krąg. Yy, także w tej sytuacji yy, też proszę udać się do notariusza, żeby to sprawdził, czy jest konieczność czekania yy, tutaj na postanowienie sądu, czy możliwe jest dokonanie tej czynności u notariusza. Grzegorz. Yy. Proszę o podpowiedź, czy co mogę zrobić, by nikt bez mojej obecności nie stał się właścicielem mojej księgi wieczystej, domu, działki, na przykład moje dzieci, którym odmówiłam przepisania domu na siedmioletnią wnuczkę. Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste. Wpisy w księgach wieczystych dokonuje sąd. Zawsze właściciel jest o dokonanym wpisie zawiadamiany. Wykreślenie z księgi wieczystej, na przykład wykreślenie pani jako właścicielki, oczywiście też jest wpisem. Nie ma takiej możliwości, żeby bez pani wiedzy, zgody, taka, czyn, taka czynność została dokonana i taki wpis nastąpił. Tutaj rękojmia chroni. Można też powiedzieć, że mamy księgi wieczyste w postaci elektronicznej, także też każdy w domu może sprawdzić, wykorzystując internet, jak te wpisy wyglądają. Marek. Czy w następstwie zawarcia w 2021 roku w formie aktu notarialnego umowy o dział spadku uprzednio miesiąc wcześniej zawarty został pomiędzy trzema spadkobiercami akt poświadczenia dziedziczenia, dziedziczenie ustawowe po jednej trzeciej udziału, w której trzech spadkobierców oświadczyło, że dokonują całkowitego działu spadku w taki sposób, że nieruchomość po zmarłym otrzymuje tylko jeden z nich, a z tytułu zawarcia umowy nie dochodzi do żadnych spłat, dopłat, rozliczeń finansowych, i umowa wyczerpuje wszelkie ich wzajemne roszczenia z tytułu całkowitego działu spadku po zmarłym. Jakiekolwiek roszczenia wobec otrzymującego nieruchomość na własność mogą być aktualnie małżonkowie bądź dzieci. W chwili zawarcia umów pełnoletnie dwóch zrzekających się wówczas praw do spadków spadkobierców. Po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego o dział spadku i tak jak tutaj Pan pisze, zawarcie wszystkich elementów, że jest to dział całkowity, że nie ma roszczeń, nie ma spłat finansowych, małżonkowie. Osób dokonujących działu spadków, nawet nie byli tutaj w kręgu osób, którzy, którzy, którzy dziedziczyli. Także po zawarciu takiej umowy nie ma możliwości wycofania się z niej, zmiany tych postel, postanowień. Ma pan tutaj już zabezpieczoną i w pełni uregulowaną sytuację prawną. Pani Renata. Mój ojciec zmarł w 2022 roku, pozostawiając majątek w postaci jedynie 24-letniego samochodu osobowego. Przedmiotowe auto było współwłasnością mojego ojca oraz mojej siostry. Auto do śmierci ojca było regularnie opłacane. Moja siostra przedmiotowym autem się nie interesuje. Od 15 lat nie utrzymuje żadnego kontaktu z rodziną. Po śmierci ojca, mama ja i moje dzieci odrzuciliśmy spadek po ojcu z zachowaniem ustawowego terminu. O śmierci ojca oraz o odrzuceniu spadku poinformowałam, zakład, w którym było ubezpieczone auto. Czy w takim razie ubezpieczenie ma prawo ściągać ode mnie i od mojej mamy rządek polis, zapłaty polisy OC? Czy zgodnie z prawem możemy mieć nałożoną karę za brak takiego ubezpieczenia, czy, ubezpieczenie, czy ubezpieczalnia nie powinna kontaktować się ze współwłaścicielem auta, czy ja mam gdzieś w sądzie złożyć wniosek o rozstrzygnięcie tej sprawy? Nie, Pani Renato, z chwilą, kiedy odrzuciła Pani spadek po ojcu, tak samo jak Pani mama, Pani dzieci, już w tym momencie nie dziedziczy Pani tego spadku, w tym nie dziedziczy Pani tego samochodu. Oczywiście wszystkich innych tych przedmiotów, także długów. Także w mojej ocenie, aktualnie, skoro siostra też spadku nie odrzuciła, bo pewnie skoro nie utrzymuje kontaktu, jest taka możliwość, ona jest w tej chwili. Spadkobierczynią, i w całości to auto jest jej autem. Tak samo jak odpowiedzialność z tytułu opłacania polisy. Anna. Mój tata zrobił na mnie darowiznę, a mam jeszcze rodzeństwo. Czy w takim przypadku rodzeństwo w przyszłości może żądać ode mnie zachowku? W akcie notarialnym została, została pobrana kwota podatku od towarów i usług. Na podstawie ustawy z 11 marca 2004 roku wymienione są artykuły, tu Pani podaje, na przykład artykuł 146a, punkt 1 o przekroczeniu tu jakiegoś długu publicznego. Pani Anno, ta kwestia podatku VAT nie ma tutaj żadnego związku z dokonaną darowizną. Ona została w akcie notarialnym wymieniona w związku z wynagrodzeniem notariusza. Wynagrodzenie notariusza musi być powiększone o podatek VAT, dlatego notariusz też ujął to w treści dokumentów. Natomiast skoro darowiznę zrobił tata na panią, a jeszcze tutaj ma pani rodzeństwo, to oczywiście rodzeństwo jest w tej sytuacji uprawnione do zachowku. Chwilę wcześniej mówiłam też o możliwości zrzeczenia się tego prawa, także oczywiście też taka kwestia wchodzi w grę. Jeżeli mamy tutaj darowiznę na jedno z dzieci, pozostałe rodzeństwo takie uprawnienie ma. Pani Agnieszka pozostaje od 30 lat w związku małżeńskim, a nie mamy rozdzielności majątkowej. Od stycznia 2022 roku mąż przekierował swoje dochody na własne konto, na temat którego nie mam żadnej informacji. Jednocześnie dowiedziałam się przypadkiem, że wziął bez mojej wiedzy kredyt w 2022 roku, w tym roku kolejny. Pieniędzy tych nie zainwestował na nasz wspólny majątek. Być może są jeszcze inne długi, o których nie wiem. Moje prośby o wyjaśnienia są bezskuteczne. Stąd pytania. Pierwsze: Czy mogę zabezpieczyć się jakoś przed ewentualnymi skutkami niespłacenia tych należności zajęciem komorniczym? Czy mogłabym jakoś zastrzec, żeby bez mojej zgody tych kredytów nie udzielano? Czy istnieje w świetle prawa taka możliwość? I drugie: czy przy ustawowej wspólności majątkowej mogę sporządzić testament, w którym swoją część majątku, jedną drugą całości bez konkretnego wyszczególnienia przekażę na przykład synowi. Nie mamy więcej dzieci, czy potrzeba wyjaśnić swą decyzję? Czy trzeba jeszcze uwzględnić, żeby taki testament był? Co trzeba jeszcze uwzględnić, żeby taki testament był ważny? Rozpoczynając od ostatniego pytania, czyli czy mogę sporządzić testament w którym do całości spadku przekażę, do całości spadku powołam syna. W tej sytuacji wydaje mi się, że to jest bezwzględnie konieczne, ponieważ pani mąż z ustawy po pani dziedziczy, gdyby pani testamentu nie sporządziła. Dlatego syna należy powołać. Poza tym, jeżeli chodzi o męża, to w sytuacji, w której on się tutaj znajduje i w ten sposób, jak on panią traktuje, nie informując też o podstawowych tutaj obowiązkach w tym zakresie, należy rozważyć roz dziedziczenie tego męża. Także koniecznie w tej kwestii testamentu powołania syna wydziedziczenia męża należy udać się do notariusza. Co z długami? Które powstają od 2022 roku, co pani zauważyła? Tutaj jest taka możliwość też co, co do zastrzeżenia numeru PESEL. Niedawno weszły te przepisy, ale nie działają one jeszcze w pełni. Nie mamy tutaj rejestrów osób, które zastrzegły ten PESEL. To dopiero ruszy od 1 czerwca przyszłego roku. Także nie jest to rozwiązanie dla pani na teraz, które by panią chroniło. Natomiast tutaj uważam, że najlepszym rozwiązaniem będzie to, żeby pani wystąpiła do sądu o orzeczenie rozdzielności z mocą wsteczną. Rozdzielność można też od razu zrobić od, u notariusza. Ona natomiast zadziała na przyszłość, w Pani przypadku w mojej ocenie trzeba by było, żeby sąd określił tę datę na ten, ten rok 2022, kiedy to mąż rozpoczął tutaj, już założył swój odrębny rachunek i nie konsultując się z Panią zaciągał kredyty. Janusz. Jestem właścicielem nieruchomości, dla której założono Księgę Wieczystą. Tutaj nawet podaje Pan jej numer. Nieruchomość tę kupiłem w 1997 roku. Został sporządzony akt notarialny. Wskutek różnych zdarzeń w moim życiu w pewnym momencie stwierdziłem, że zgubiłem ten akt notarialny. Nie znam jego numeru, a kancelaria notarialna, w której został sporządzony, nie istnieje od wielu lat. W podglądzie elektronicznym księgi wieczystej nie widać numeru repertorium aktu. Pytanie: w jaki sposób mogę poznać numer aktu notarialnego? Znając numer aktu notarialnego, oczywiście jestem w stanie uzyskać jego wypis. Mamy tutaj dwie drogi. Pierwsza taka droga najłatwiejsza, to jest udać się do sądu, który prowadzi księgę wieczystą. Ma pan jej numer, wie pan jaki to jest sąd. Tam w aktach księgi wieczystej, jako podstawę wpisu w księdze wieczystej pana, powinna być umowa Yy, załączona, wypis, czasami w wyniku pewnych odłączeń, nieruchomości, nie zawsze, nie zawsze ten dokument znajduje się w konkretnej księdze wieczystej. Gdyby natomiast była trudność z tym, to taka druga zasada bardzo ważna że zawsze, jeżeli tutaj tak w Pana przypadku wiemy, gdzie był sporządzony akt notarialny, jaki notariusz Pan też w jego sporządził, to wówczas wszystkie akty tego notariusza znajdują się we właściwym sądzie rejonowym, można tam się udać. Notariusze oprócz przesyłania aktów notarialnych do sądu po zakończonej działalności przesyłają tak zwane, skoro tam pan po nazwisku podacie, ustali dokładnie numer tego aktu i wówczas ten sąd wyda Panu kolejny wypis. Pani Adriana, czy bratankowie i bratanice dziedziczą długi po wujku, czy muszą odrzucić spadek? W tym przypadku są tylko długi. Wujek był bezdzietnym kawalerem. Dziadkowie i rodzice wujka nie żyją. Żyjącymi spadkobiercami są bracia i siostry wujka. Rodzeństwo wujka ma dzieci i wnuki. Oczywiście, jeżeli dochodzi tutaj w tym momencie do dziedziczenia ustawowego, bo, bo przypuszczam, że wujek mając długi, też żadnego testamentu nie zostawił, ponieważ był bezdzietni, jego rodzice nie żyją, dziedziczy rodzeństwo. Czyli jak najbardziej tak, bratankowie, bratanice muszą też spadek odrzucać, także ich dzieci. Można tej czynności dokonać u notariusza. Proszę podejść i umówić się na odpowiedni akt notarialny. Andrzej. Czy pominięcie w zapisie mojego testamentu syna, jako spadkobiercy na rzecz jego dzieci, a moich wnuków, będzie skuteczne i nie będzie mogło być podważone? Z moją żyjącą żoną mam spisaną notarialnie ponad 20 lat temu rozdzielność majątkową. W pierwszej linii syn jest moim jedynym spadkobiercą, nie pani Andrzej. Rozdzielność majątkowa nie zmieniła kręgu dziedziczenia. Y oczywiście jest to umowa, która ma swoje skutki w czasie państwa małżeństwa, natomiast na dziedziczenie nie wpływa. Czyli innymi słowy, syna może pan powołać oczywiście do spadku, ale uprawnionymi z tytułu zachowku będzie i pan. I także oczywiście tutaj mama, pana żona jako, jako tutaj pominięta. Także zwracam Państwu uwagę, tego nie można mylić. Rozdzielność majątkowa kręgu dziedziczenia nam nie zmienia. Kręgu dziedziczenia nam nie zmienia. Odrębnie mamy dziedziczenie, odrębnie mamy te sprawy majątkowe za życia. Pani Elżbieta. Mąż płacił na mieszkanie, jak jeszcze nie byliśmy małżeństwem, ale mieszkanie otrzymaliśmy po dwóch latach naszego małżeństwa w 1985 roku. W 2010 przepisaliśmy notarialnie jako rodzice mieszkanie na córkę. Obecnie mąż twierdzi, że to jest jego mieszkanie, ja mam się wyprowadzić. Jak to wygląda prawnie, czy to córka decyduje o takim mieszkaniu i kto będzie w nim mieszkał? Po dokonaniu czynności notarialnej w tym momencie to mieszkanie jest córki, mąż nie jest uprawniony, nie może on w tym momencie już ubiegać się o prawa do mieszkania, także nie będzie objęte to mieszkanie podziałem majątku wspólnego, bo też pani tutaj się o to pyta. Z martata był podział majątku między mną, bratem i mamą. Ja nie mam mieszkania w domu rodziców. Czy jeśli mama zechce przepisać dom na brata, to musimy nie spłacić, bo jeśli się zrzeknę, nic mi się należy. Pani Małgorzato, skoro już był podział, to w tym momencie. Można powiedzieć, to zrzeczenie się nastąpiło. W tym momencie właścicielem jest mama i ona może decydować, co będzie z mieszkaniem w przyszłości. Ostatnie tutaj pytanie, które mam na liście. W 2015 roku kupiłam mieszkanie, nie zgłosiłam zakupu do opodatkowania podatkiem od nieruchomości. W 2017 roku sprzedałam mieszkanie, nie otrzymałam informacji z urzędu odnośnie kwoty podatku, którą powinnam wnieść co roku, czy grozi mi kara, co powinnam zrobić. Tu mamy terminy dość odległe. W 2017 roku pani sprzedała, także już ubiegł termin. Um, co do deklaracji podatkowej, rozumiem, że jej nie było, decyzji nie było, także w tym momencie z tego tytułu można powiedzieć nastąpiło przedawnienie zobowiązań. Tym niemniej zawsze należy do podatku zgłaszać nieruchomość, mamy na to 14 dni od zakupu i też odpowiedzialności karno-skarbowej możemy podlegać, gdybyśmy tego nie zrobili. W Pani przypadku jednak te lata już upłynęły, stąd nie ma takiej możliwości.